Dzień dobry, Monika Taranczewska, witam w programie Gość Dnia. Dzisiaj naszym gościem jest Olgierd Łukaszewicz, aktor, z którym będziemy rozmawiać o Unii Europejskiej, bo z Unią Europejską bardzo mocno jest związany. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, założyłem fundację My, Obywatele Unii Europejskiej. Fundacja nosi imię też Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, autora Konstytucji dla Europy z 1831 roku. Założyłem z własnych pieniędzy. No właśnie, muszę się dopytać i pewnie nasi widzowie również chcieliby poznać początek tej historii, dlaczego tak bardzo zależy panu na tym, aby Unia Europejska, samo hasło Unia Europejska docierała do Polaków, do tego, aby z tej Unii nie wyjść, bo rozmawialiśmy też jeszcze przed wejściem na naszą antenę właśnie o tym, jak Unia Europejska jest ważna i że te nadchodzące wybory to też pokażą właśnie, jak ludzie o tą Unię, w tej Unii chcą zostać. Wielu Polaków i Polek nie wie, że ma obywatelstwo Unii Europejskiej. Przekonałem się o tym. Na przykład w Mińsku Mazowieckim 300 młodzieży na sali. Zadaliśmy to pytanie, kto z was jest obywatelem Unii. Podniosło się może 7, może 8 rąk nieśmiało. A to już byli ludzie wychowani, urodzeni wręcz w Unii Europejskiej. Założyłem koszulkę dumnie, obywatel Unii Europejskiej, i zachęcam do takich koszulek, ażebyśmy zademonstrowali swoje przywiązanie do Unii. Chciałem przypomnieć pewien artykuł z traktatu. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z traktatów lub aktów instytucji Unii. Niestety Polska nie wykonuje wielu tych zobowiązań traktatowych, o czym świadczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale to obywatelki i obywatele, szczególnie w tych dniach, kiedy są wybory, mają tę cząstkę władzy, i nie mogą, która zdecyduje o kierunku rozwoju całej sytuacji, i nie mogą tego spychać na władzę, partie i tak dalej. Każdy z nas zdecyduje, tylko musi rozumieć, jak to się rozkłada. Koalicja Obywatelska jest za kontynuowaniem zobowiązań wynikających z traktatów. PiS chce innej Unii, napisał to w swoich programowych dokumentach, i chce Europy ojczyzn. Takie nie istnieją dokumenty, ale PiS szerzy ten pogląd, na przykład pan Morawiecki na Uniwersytecie w Heidelbergu, i to nie jest jakaś mała napaść na PiS. PiS ma rzeczywiście zupełnie inne wyobrażenie o tym, jaka powinna być Unia. Dlatego ostrożnie. Wyborczynie i wyborcy, czy chcecie konfrontacji z Unią? No bo droga PiS-u wiedzie przez rozmontowanie Unii. Czy miałoby być tak, że Polak potrafi rozmontować nawet Unię Europejską? Bo to, że młodzież z Konfederacji zupełnie nieodpowiedzialnie głosi hasło wyjścia z Unii Europejskiej, jest po prostu jakimś wybrykiem, którego zupełnie nie toleruję, nie rozumiem. Dla nas, dla pokolenia, kiedy najważniejsza była Unia jako marzenie dla modernizacji kraju, myślenia, mentalności, idzie o rozwój naszej świadomości, myślenia. Muszę tutaj zapytać, dlaczego, jak tutaj pan wspomniał, Prawo i Sprawiedliwość czy obecna władza nie chce współpracować z Unią Europejską? Bo jeżdżąc po Śląsku, po Polsce, widzimy często tabliczki dofinansowane z Unii Europejskiej. Są to drogi, są to różne miejsca finansowane przez Unię Europejską. Ale widzimy też tabliczki, gdzie to rząd daje pieniądze, że to są z Polskiego Ładu pieniądze. I teraz tak, my mówimy o tym, że Unia Europejska jest otwarta, że dzięki temu my możemy przekraczać granice, nie musimy stać w kolejkach. To właśnie też tu padło wcześniej przed wejściem na antenę, że nawet na lotnisku widać czasami tą różnicę. Dlaczego rząd nie chce być bardziej, jakby to dobrze ująć, mieć lepszy kontakt z Unią Europejską, lecz pokazuje cały czas, że coś jest nie tak? Ten rząd chce władzy autorytarnej, władzy dyktatorskiej. i wprowadzał w błąd opinię, że konflikt pomiędzy rzekomo jest traktatami a konstytucją, kiedy to właśnie konstytucja upoważnia rządy do podpisywania umów międzynarodowych i wtedy artykuł 9 Konstytucji mówi, że Polska szanuje międzynarodowe układy, a 90 artykuł mówi o tym, że przed ustawami ma pierwszeństwo to prawo międzynarodowe. Nie chcę tej kontroli, nie chcę tego dialogu i nie chcę, żeby ktoś mógł powiedzieć, że oto tu się rodzi dyktatura. Bo możemy sobie wyobrazić rozwój gospodarczy, ale bez wolności. Czemu dla rządu Unia jest tak problematyczna, waszym zdaniem? No, tak jak mówię, po prostu władza i jeszcze raz władza chce wszystkim zarządzać, nawet ciałem kobiet. Czyli jeżeli zmieniłaby się władza po 15 października, Unia by była większym przyjacielem Polski? Albo Polska większym przyjacielem Unii? Jeżeli kolejny rząd wypełni te kamienie milowe, to oczywiście wszyscy na nas czekają, że wreszcie wejdziemy na drogę wspólnoty. Wspólne prawo, to, które chce PiS rozmontować, bo organizował na ten temat konferencję. Idźmy przekształcać Unię Europejską we wspólnotę narodów Europy, a ta wspólnota powinna mieć całkowitą swobodę w ustalaniu wewnętrznych reguł prawa. No to wtedy już nie ma w ogóle Unii. Więc PiS gra na takich małych potrzebach, tych osobistych, że jeżeli będę miał 500 na przykład euro od Unii Europejskiej, byłbym głosował, mogę sobie wyobrazić, tak, na Unię Europejską. Te małe korzyści. Musimy wyjść poza horyzont naszego życia. Dla mnie, w moim wieku jest to już bardzo oczywiste i jasne. To jest chwila dziejowa. Albo Polska zostanie samą z własnej woli wypchnięta poza warunki swojego rozwoju i bezpieczeństwa. To jest wtedy, no, grozi katastrofą taką, jaką była w XVIII wieku, że Polska zniknie z mapy Europy. Albo jednak będziemy głosili nasze hasło: nie ma polskiej niepodległości bez europejskiej jedności. Muszę się jeszcze o to zapytać, bo z zawodu jest pan aktorem. Kojarzymy pana z wielu bardzo ciekawych, ważnych ról. A teraz chyba taką pana, można powiedzieć, życiową rolą jest to głoszenie tego, jak Unia Europejska jest ważna, bo z tym teraz też pana bardzo kojarzymy. I teraz proszę powiedzieć, jak zainteresować tych młodych, bo ci młodzi w przyszłości będą też podejmowali wybory, będą też głosować. Niektórzy młodzi będą głosować już za miesiąc. Jak uświadomić im, jak Unia Europejska jest ważna, jak wpłynie na ich dalsze życie? No, mnie tego nauczyło harcerstwo. Byłem prezesem Związku Artystów Scen Polskich, trzykrotnie wybierany. Nauczyło mnie w tym sensie, że jeżeli jest grupa, wspólnota, to trzeba umieć na nią wpłynąć, żeby efektywnie zarządzać. Dzisiaj widzimy z jednej strony naciski na Unię, żeby działała szybko, sprawnie, tak w wypadku pandemii, a wtedy, kiedy chcemy, żeby odbywało się w Radzie Europejskiej głosowanie większością, to raptem są hamulce. Jeżeli chcemy być w tej międzynarodowej, sprawnej, funkcjonalnej organizacji, musimy jej udzielić jakiejś możliwości zarządzania. Posądzanie obecnej koalicji, że my dążymy do hiperpaństwa, jest nieuzasadnione. Chociaż oczywiście mamy w historii, w dziejach tego typu marzenia, supozycje. No już nawet Robert Schuman mówi przecież o federacji, sfederalizowanej Europie. To jest kwestia przyszłych pokoleń. Na razie zobaczmy, jakie są skutki wtedy, kiedy da się tym wielkim molochem jakoś zarządzać w sprawach obronności, w sprawach polityki zagranicznej, przy transgranicznych epidemiach i tak dalej. Klimat. Są tematy, których pojedynczo państwa nie załatwią. Tak na koniec naszej rozmowy widzę, że ma pan tutaj takie notatki, zaznaczony tekst i o tym tekście też rozmawialiśmy. Czy mógłby nam go pan przeczytać? Bo to może być taka puenta tej naszej dzisiejszej rozmowy? Takie podsumowanie tego. Polacy nie wiedzą, nie znają dokumentu Konstytucja dla Europy, który powstał w powstaniu listopadowym i był 3 maja 1831 roku kolportowany na terenie Warszawy. Po najkrwawszej bitwie pod Olszynką-Grochowską, przypominam, 17 tysięcy trupów w ciągu jednej doby, 7 tysięcy polskich. Wyłonił się z tego Wojciech Bogumił Jastrzębowski, kanonier, a w cywilu pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i stworzył Konstytucję dla Europy. Paragrafy tego wizjonerskiego dokumentu są aktualne do dziś, począwszy od tego, który powołuje się zresztą na prawo rzymskie. Wszystkie narody europejskie mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw, jeżeli chcą używać trwałego szczęścia i pokoju. Wszystkie narody europejskie winne są równoległość prawom europejskim. Odtąd nie będzie wcale w Europie krajów, lecz tylko narody. Dotychczasowe granice między krajami, główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej, znoszą się na zawsze. Prawa narodowe stanowi naród przez swoich posłanników, czyli Sejm. Prawa zaś europejskie stanowi Europa przez swój kongres złożony z pełnomocników wszystkich narodów. Tak, eurodeputowani są naszymi pełnomocnikami w tych sprawach, co usiłowano im odebrać takie prawo, wieszając ich podobizny w Katowicach, niedaleko pomnika Korfantego. Ten dokument powstał w czasie powstania listopadowego i jest niezwykle podobny w związku z tym w swojej wymowie do tego, co się dzieje, czego potrzebuje dzisiaj Ukraina, co się dzieje tam w ciągu wojny. Rosjanie znaleźli się bardzo szybko po zdetronizowaniu cara tuż pod Warszawą. I punkty te, które zresztą przeczytałem publicznie pod ambasadą rosyjską na prośbę Związku Ukraińców w 3. dzień po agresji, okazały się, wdzięczały bardzo aktualnie dla zgromadzonych tam widzów. I tutaj powiem, że moglibyśmy jeszcze bardzo dużo rzeczy na ten temat mówić, na temat Unii Europejskiej. Podsumuję to tak, to co będzie dalej, zależy tak naprawdę od nas i od tego, co się dzieje w Polsce. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli opracowało z naszym udziałem program Jastrzębie Szkoły. Od tego nazwiska, od tego Jastrzębowskiego. Zajrzyjcie tam Państwo. Znajdziecie wiele ciekawych inspiracji, jak kształcić poczucie obywatelstwa europejskiego. To nam jest dzisiaj bardzo potrzebne. To jest, przypominam, ta cząstka władzy, którą mamy w ręku i zademonstrujemy ją przy wyborach. Oby rozsądnie. A ja na zakończenie naszej rozmowy bardzo Panu dziękuję, że poruszyliśmy temat Unii Europejskiej, jak Unia Europejska jest ważna i powiem, że każdy, kto chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to zachęcam, aby odwiedzić stronę www.myobywatele.ue.org. Tam wszystkiego można się dowiedzieć. Ja bardzo Państwu dziękuję. Również razem z moim gościem dziękujemy i myślę, że do zobaczenia w kolejnej jakiejś naszej rozmowie, że uda nam się poruszyć kwestię Unii Europejskiej jeszcze pewnie nie raz. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia.